Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. W poprzednim odcinku pokonaliśmy sobie niejakiego króla oraz naprawiliśmy przerwane przewody, aby móc wysadzić wrogów. A w dzisiejszym odcinku już wracamy do eksploracji tych kamieniołomów, więc wracamy na ścieżkę fabularną. Na wstępie chciałbym Was także zachęcić od razu do wsparcia kanału w postaci subskrypcji i łapek w górę. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju kanału i odnośnie samej gry cały czas gramy na tym samym poziomie. Ja tak już staram się trochę bardziej zapobiegawczo grać. Skylit. Tylko mamy tu podejść, serio? Bez żadnego Wygląda na nic pięknie. strzelania. Jeszcze dwa. Nowe stwory. Niby nie takie ruchliwe, ale podejść potrafią tu. Jeszcze warczy na mnie, popatrzcie. No nie spodziewałbym się tego, że będzie na mnie warczał. Dobra, tu jest skrzynka. Siren? To mnie zaciekawiło, to Siren. Magazynek jeden. Może niekoniecznie zamiast tej. Tylko tu wróćmy. Nie, ja nie chcę takiej słabej broni z takim małym magazynkiem. Zdecydowanie wolę tą. No nie, 40 to jest przyginka. Ten ma 149. 304. Do 9. Znowu się pomyliłem. Chcę tu tego. Zobaczcie, że to chwilę trwa. Gdzie mi teraz ta snajperka uciekła? Ta. Ubierzemy. Gdzie jest ta za... Inset. Inset. Dokładnie. Tak, lecimy sobie już dalej. Przepraszam, trochę przydługawo to wybierałem, ale wolałem to zrobić dokładnie, aniżeli później żałować swojej decyzji. Serio, tam nic nie ma? Co mnie tu prowadzi? Teraz mnie standardowo, jak wezmę ten lead, zaatakują. Dobrze, jeszcze tylko jeden. Albo i nie. Myślisz, że plan doktora naprawdę może wypalić? To nie brzmi, jakbyś potrzebował potwierdzenia. Nie potrzebuję. Pytam, czy pragniesz umrzeć i ciągniesz nas wszystkich ze sobą? Chodzi o czarę? Ona ma swoje powody, Jakubie. Myślę, że musisz po prostu z tym żyć. Tak, bo podejrzewam, że to i tak długo nie potrwa. Okej, lecimy. Wysłuchaliśmy sobie dialog. Też dajcie znać, bo ja nieraz tak... A co to? Ty tańczysz? Słuchajcie, nie mogę tu wejść.
końcu. Już się bałem, ale tak na pograniczu jakiegoś baga. Też proszę, bo nie dokończyłem mojego wywodu. Dajcie znać, czy ja mam wam wszystkie dialogi zostawiać, czy mogę nieraz gadać po prostu w ciągu nich. Jeszcze was tam, koledzy? Już wszyscy. Siema, to co, tata? Mama? Przyszła? Czy o co chodzi? Soundtrack. To. Ale przyjaciel. Cześć przyjacielu i żegnaj. Chyba koniec zabawy. Świetnie. Przynieś wszystko, a będę mógł dokończyć budowę oczyszczacza. Słuchajcie, on generalnie ma z tymi drzwiami problem. Zobaczcie. Kolejne drzwi. No, twórcy zdecydowanie powinni to poprawić. Czy ja za szybko tu podchodzę? No i zobaczcie, on zaczyna tańczyć. Tańczę. O, dopiero się zdecydował, nie wiem. Nie wiem, co to ma na celu w ogóle. To jakoś na górę? Nie za bardzo. Nie wydaje mi się. To to był skrócik? No! Ekstra ziomuś, że skrócik. My mamy daleko. Jesteśmy tutaj, będziemy mieli flagę, no to wrócimy do obozu, no co? No jak żeby inaczej, nie? Szybkiej podróży aż żal nie skorzystać. No fajne były te stwory, ten latający jaszczą. Dziękuję. Chyba bym nie...
Masz dziś szczęście, staruszku. Może pojedzie z nami? Jak przeżyjemy, ktoś musi strzec teczki i mnie, jak cię nie będzie. Staruszku, nie pracuję za darmo. Proszę, potrzebujemy cię. Żartujecie? Okłamuje nas. Właśnie tak chce się wkręcić do grupy. Szpieguje dla Korrigana. Widzisz to w szklanej kuli? Przyznaj się, psychopatko. My się muszą ciągle kłócić. Czegokolwiek szukacie, to nie wystarczyłoby na opłatnie mnie. Śledzimy sygnał dochodzący spoza anomalii. Gdy go znajdziemy, podłączymy się do Flores i sprowadzimy na ziemię resztę kapsuł. Pilnuj doktora Zahediego i trzymaj gębę na kłódkę, a dostaniesz swoją działkę. No i tak się załatwia interesy, nie? No i ja pierdolę. Wiem, że ona jest jak wrzut na dupie, ale jeszcze raz ją tkniesz, a rozsmaruje cię tą cholerną ciężarówką. Udaj się do lasu. Dobra, ale my byśmy mogli sobie... Tak. Pogadać? Nie. Tam mamy stół warsztatowy. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie ją ulepszyć. I czy to ma sens w ogóle. Zablokuj wentylację i drzwi, żeby powietrze nie dostało się do ciężarówki. Dzięki temu może uda nam się przetrwać w lesie. To musi się udać. A ile mnie to kosztuje? Jakub zawsze musi być taki opryskliwy. Emanuje podczas tej wyprawy naprawdę negatywną energią. Mam tylko nadzieję, że szybko tu wrócisz. Z tamtej strony było słychać ryki jakichś stworów, które brzmiały raczej przerażająco. No i wyruszajmy. A tu mieliśmy co? Nasze wygląd zmienić. Dokładnie. Nie chcemy tego robić. Fajny dodatek do gry, ale ja jakoś do wyglądu nie przywiązuję uwagi. Więc ruszamy do tego skażonego lasu. Bądźmy szczerzy. Każdy, kto dziś ze mną pojedzie, pewnie nie przeżyje. I wszyscy wrócimy na gwiazdkę. Czemu ja zawsze pakuję się w takie gówno? Już jestem ciekawy, ile ta podstawka nam zejdzie na niej. O, tam była jakaś znajdźka, polipa. Zejdzie nam na tą podstawkę, bo tak naprawdę ja bym chciał już zagrać w ten dodatek. Mam go już zakupione i czekam. Może być ciekawie, nie? W dodatku, no bo gra jest przednia, no już to pewnie wielokrotnie wspominałem na kanale. Grafika też niczego sobie, jak na grę chyba z 2019 roku, tak? Chyba tak. Ale pewnie będziemy walczyć z tym smokiem, czy co to było, jaszczur. Żyjecie? Tylko po co? Wóz się zjebał. Później, teraz zapieczętujemy drzwi. Nie wychodź tam! Zaczekajcie.
wspaniały początek podróży. Jak my go pokonamy? Jak? No pewnie przejść obszarowy atak będzie miał taki ogromny, że szkoda gadać. Nuda. Nuda. Dobra, strzelasz tą obserwką, ona nas prawie zabija. Teraz się zacznie jazda, ale mówiłem tą obszarówkę, że będzie miał ogromną, nie? Było do przewidzenia, zawsze. To druga faza jakby. Z tym bossem, nuda. Poza tą obszarówką, co miał w pierwszej fazie, tu niczym nam nie zagrażał tak naprawdę. My dostaliśmy tam za umiejętności. To zamiast czego teraz? To jest spoko, to jest spoko. To też było spoko. ...66% zdrowia. Próbujmy w ten sposób. Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Zawsze trzeba pamiętać, nie? Nic tu nie ma. Jaszcząb leży, czy kto to tam był? I co, teraz przekażemy, że pokonaliśmy wielkiego smoka, smoka wawelskiego. To nie może się tak skończyć. Nie, bo co? Bo tak mówią twoje magiczne wróżby? Nie wygląda, żebyśmy mieli się stąd wydostać i... Co? Nie! Nie, nie, będzie dobrze. Coś się dzieje. Siema, chłopaki. Kim wy jesteście? Hej, dokąd idziemy? Kim wy w ogóle jesteście? Na wszystkie pytania wkrótce odpowie doktor Scarlock. Za późno, nie dotrzemy do żadnego doktora. Odpuść, albo twoi ludzie zginą! A ty zginiesz razem z nimi! Z mojej strony nic im nie grozi! Próbuję ich uratować!
Co właściwie jest w tych strzykawkach? Proszę, proszę, bez obaw. Nazywam się Nathan Scarlock, cenobiolog. Doktor Abraham Zahedi. Czy mógłby nam pan wyjaśnić... Ojej, to niezwykły zaszczyt. Śledziłem pracę pana ojca. Przynajmniej dopóki się dało. Ja nie mogę poszczycić się sławą. Jak widzicie, przynajmniej jedno moje odkrycie się do czegoś przydało. Wyjaśnij po prostu, jak to działa. A tak, pewnie. Przepraszam. Grzyb nie zawsze tak działał. Jego DNA się zmieniło. Moja formuła tylko zwalcza grzyb nim samym. Tutaj, ci, którzy tutaj dotarli, mogą żyć w pokoju. Co dzień trzeba brać antidotum. Staramy się nie oddalać bez niego od obozu. Co miesiąc mamy małą ceremonię. Jesteście w samą porę. Niestety nie dla alternów. Mam nadzieję, że twoi towarzysze zaszczycą nas obecnością. Nie zamierzamy tu długo zostać. O, za tymi murami jest śmierć. Póki nie naprawimy wozu, nie ruszymy się. Świetnie. Dziękuję. To wygląda na to, że mamy nowych sprzymierzeńców. Fajnie, fajnie. Na każdym obszarze poznajemy jakby nowe plemiona, czy jak to nazwać, nowe miasta. Jakubie, patrz, co znalazłem w lesie. Należały do Cuthbert. Już tutaj byliśmy. O kurwa, wyglądało mi znajomo. Myślałem, że to przez leki, ale jeśli nie wyciągniesz zapasowej pompy z dupy, daleko nie zajedziemy. Zostawiliśmy na pąkach zajedziemy. Pierwszego dnia burzy. Może go znajdziemy. Znajdziemy? To było 30 lat temu. Nie dla mnie. Okej, drodzy widzowie, w tym miejscu po pokonaniu smoka wawelskiego zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że równie dobrze się bawiliście jak ja. I odwdzięczycie się łapkami w górę, czy też subskrypcjami kanału. Dzięki temu nie ominie was żaden z odcinków. Ja oczywiście do niczego nie zmuszam. Jest to dobrowolna decyzja. W związku z tym chciałbym się pożegnać. Kłaniam się, cześć, do zobaczenia.